Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle, o tutaj w kapeluszu i zapraszam do gry Villagers, czyli Wieśniacy. Więc możemy na dobrą sprawę nazwać ją Villagers i też będzie dobrze. Dawno nie było na kanale takiego rasowego RTS-a, no i w sumie to nadal nie jest rasowy RTS, a bardziej City Builder, czy trzymając się tego, co twórcy zapowiedzieli, to taki wieś builder. Dlatego rozegramy sobie tę grę w trybie free play. Co prawda jest kampania, tak zawsze mówiłem, uwielbiam w strategiach kampanię, szczególnie jak niosą ze sobą jakąś bardziej rozbudowaną fabułę. No niestety w tym wypadku ta fabuła jest zbyt rozbudowana i na 20 minut misji na pierwszym poziomie wybudowalibyśmy ledwo dwa budynki i resztę zajęłoby nam czytanie wiadomości po angielsku. A więc free play, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda. Niech będzie i ta mapa. Jak się spodoba, to będziemy się tu częściej spotykać. Może rozegramy wtedy kampanię, chociaż sama kampania jest takim raczej samouczkiem. Coś, co widzieliśmy w twierdzy. Wiosna. O, wiosna. No to niech i będzie wiosna. Na początek, jak to na dobrą wieś przystało, należy postawić gdzieś tutaj nasz centralny budynek. Okej, ratusz, czy jakkolwiek to tu nazwać. No i to już wiemy z trybu kampanii, że dobrze jakby stał on niedaleko wody. Ale prócz wody, no dobrze jakby stało też niedaleko drzew i innych surowców, więc myślę, że postawimy go gdzieś, no żeby to tak ładnie jakoś wyglądało, to może tutaj. Tutaj, okej. Niech będzie. No to ludzie lecą do nas. Kawał drogi mają, niestety. No może i stety, możemy sobie w tym czasie przyjrzeć się grafice i jak to wszystko tu wygląda, prezentuje się naprawdę fajnie, jak na grę za około 20 euro. O, cześć. O, myślałem, że to taki pomnik niedźwiedzia. Wojtek? Na imię? No, zobaczymy. Trochę blisko naszej wsi on tutaj biega, na to też trzeba uważać i zwracać uwagę, bo bardzo łatwo można przegrać w tej grze podobno. A tu dzik. Dzik jest zły. Ma bardzo ostre kły, czy nie ma bardzo ostrych kłów? Nie, bez kłów. Okej, doszli nasi tutaj ludzie, żeby jakkolwiek ich tu źle nie nazwać. No właśnie, będąc przy samych wieśniakach, tak to... Jeżeli bym gdzieś nadużył tego słowa trochę, to z góry przepraszam, po prostu czuję się po części usprawiedliwiony przez to, że trochę lat człowiek mieszkał na wsi i to jest jak właśnie z murzynami czy czarnoskórymi osobnikami. Okej, musimy ściąć trochę drzewa, ale z daleka od Wojtka. No i tak w jaki sposób może błędnie czuję się usprawiedliwiony, tak? Że jak powiem gdzieś tutaj wieśniak na kogoś, to nie będzie tak źle. Zresztą to takie właśnie też sobie tak przypomniałem teraz. To były dziwne czasy, gdzie jak się w piaskownicy na kogoś powiedziało wieśniak, to chyba było najgorsze takie obraźliwe słowo, jakie można było użyć, no, w czasach dzieciństwa. Nie wiem, czy to się coś zmieniło. Później wiem, że weszło też takie określenie jak korki z racji serialu, ale to już chyba nie istnieje takie słowo. Zresztą, dobra, nie będziemy tu wchodzić w te przezwiska, w takie brzydkie słowa. O, dobra, to tutaj uciekać. No, poinformowali nas, że możemy tutaj tym obszarem sobie tutaj to wszystko zmieniać, kontrolować. Wojtek, z dala od hałasu, z dala od naszej wioski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i w tej chwili zbierają nasze surowce. No, a z racji, że nie mają domów, no to śpią pod gołym niebem. Pod gołym niebem też niestety nie rodzą nam się dzieci. Mimo, że jakoś się tutaj kładą jedni na drugich, ale no niestety do kopulacji tu im daleko. No, a jest to w tej grze też potrzebne. Zresztą jak zobaczyłem samą grę, to bardzo mocno skojarzyłem się z takim oldschoolowym tytułem, bardzo fajnym tytułem. Beast and Bumpkins, coś takiego to się nazywało. I dlatego taka pierwsze skojarzenie z tą... Może nie częścią, ale z tą grą, no to właśnie Beast and Bumpkins, może będzie to wyglądało podobnie. Też tam pamiętam, że się rodziły dzieci, trzeba było wysłać naszych ludzi do domu i to jakoś tak fajnie działało. A ty skąd tu jesteś? Ty, kłusownik się znalazł. Będziemy musieli tak, ktoś przyleciał nam kraść ryby. Tutaj też właśnie istotna sprawa, żeby wybudować się gdzieś nad rzeką, nad wodą, ponieważ dopóki nie mamy studni, no to ludzie też po wodę chodzą tutaj. No właśnie to jest dość istotne w tym tytule. Że o ile nie mamy tutaj takiej rasowej strategii, gdzie walczymy z najeźdźcą, gdzieś przeciwnik niedaleko się buduje, czy sama misja polega na tym, żeby jakoś obwarować się i później zaatakować kogoś, postawić rycerzy, łuczników i tak dalej. Nie, tutaj coś jak City Skylines, mamy rozbudować swoją wioskę. Okej, trochę rzeczy zebraliśmy, więc może na początek
Tutaj moglibyśmy zbierać deszczówkę, ale wolałbym doczekać się studni, bo nie wiadomo jak z tymi deszczami to będzie wyglądało, nie jest tak źle. Na początek może postawimy coś, co nam pozwoli nieco rozwinąć naszą wieś, albo o właśnie, może chatka tutaj ewentualnego łowcę myśliwego, tak to chyba lepiej by było nazwać, żeby tu nie było żadnych problemów z tej strony. A przy okazji przyniesie nam też trochę mięcha do naszego, no jeszcze nie zamku, pod nasze ratusze. Jak już to budujemy, gdzieś może ta chatka, o, a ta deszczówka może by było nieźle, jakby zbierali, no to dobra. Panowie z tej strony, bo tam do wody macie blisko, to z tej strony niech tutaj leci też i deszczówka. Patrzę, czy możemy jakoś nadać priorytety, jak to miało miejsce w Settlersach, ale niestety chyba aż tak dobrze nie ma. Jest tu trochę tych funkcji, także można się pogubić, na przykład przydzielić się różne zadania naszym obywatelom. Tu mamy dokładny spis, kto u nas tak sobie żyje, mieszka, działa. Pojemność naszego magazynu. No jeszcze mamy co jeść, nie jest tak źle. No i statystyki ogólnie naszej wsi. Trochę coś tu... O, możemy przesunąć. No to dobrze. Statystyki myślę, że będą dużo ciekawsze już po kilku spędzonych dniach, czy w naszym wypadku godzinach w tej produkcji. Okej, zdążą to wybudować, nim deszcz skończy padać? Zobaczymy. Może przyspieszymy, na początku nie ma tu za wiele do roboty, bo potrzebujemy jednak trochę materiałów do wybudowania czegokolwiek, więc to trochę trwa, ale później powinno być ciekawiej. Więc może taka anegdotka z życia właśnie, będąc przy wieśniakach, pamiętam jak to takie, no właśnie, rodzinna opowiastka do dzisiaj, tak jak człowiek coś głupiego powie za młodu, to później co imprezę jest wypominane i pamiętam jak gdzieś tam jeszcze za mało lata tam z podstawówki. Okej, i mamy tutaj Huntera, Hunter jeden niech tam sobie gdzieś biega po okolicy. Wybraliśmy się z rodziną do Pizza Hut, o to było przeżycie, wtedy w sumie pizza, tak, te inne pizzerie nie były tak popularne, ale Pizza Hut już istniało, no i tata się mnie pyta, jaką pizzę, może farmerską, a ja stwierdziłem, że nie, rozryczałem się, nie, tylko nie farmerską, bo wieśniaki ją jął. No i właśnie, i tak człowiek przypisał sobie pewne cechy, pewne historie i do dzisiaj, jak gdzieś tam rodzina mnie widzi, to a, wieśniaki ją jął i jest śmiech, a to nie zawsze do śmiechu jest, tak? To człowiek był młody, głupi, no i tak mówiłem, trochę życia spędził na wsi może. Tak. No, zresztą zawsze się zastanawiałem, dlaczego to w pewnym czasie takie było w sumie pejoratywne określenie, nie wiem, czy to nadal jest. Tak samo jak mówiłem wcześniej, nie wiem czy to funkcjonuje nadal, no ale to gdzieś tak było, zresztą gdzieś wuja opowiada, że za komuny ktoś przyjechał ze wsi i trzymał kury w bloku, no to w sumie może z takich sytuacji to się brało, ciężko powiedzieć. Zresztą wróćmy do gry, bo to jest to chyba w tej chwili istotne. Okej, jeżeli właśnie ktoś zdecydowałby się na tryb dla jednego gracza, czy na samą kampanię, no to myślę, że warto zainteresować się taką przygodą, ponieważ historia jest tam dość rozbudowana, jest tam sporo czytania, tak mówię, przez 20 minut to więcej się naczytamy niż nabudujemy, no ale prezentuje się to całkiem ciekawie. Sama gra nie jest jakoś wyjątkowo droga, jak ktoś lubi spędzić czas przy takich spokojniejszych produkcjach, to jak najbardziej warto. Okej, mogą tak wchodzić do swoich domów, no i ogólnie domy powodują nich szczęście, no bo mogą robić dzieci, no, a jak można robić dzieci, no to człowiek jest szczęśliwy, tak? To jakaś rozrywka w tym domu jest, pod gołym niebem nie mają takich rozrywek, ale oczywiście będąc przy rozrywkach można później postawić też inne ciekawsze rzeczy, jak chociażby no, kaplica, kościół, no nie, bardziej może tawerna, w tym kierunku chciałem uderzyć, bo chociaż no, może i kościół też niezła sprawa. W gruncie rzeczy o wszystko tutaj musimy zadbać, no ale żeby o cokolwiek w ogóle móc zadbać, że myśleć o tym, że tutaj było dobrze, no to trzeba cały czas pozyskiwać te surowce. W sumie nie grałem zbyt długo, a tutaj może lepiej, żeby nie chodzili, bo to co to tam? Kto ich tutaj w ogóle wysłał tak daleko, to ja takie dziwne decyzje podejmowałem. Nie grałem zbyt długo, wiem, że o ile drzewa są w stanie tak tutaj nam wyrosnąć nowe, co jest dość logiczne i takie życiowe, no to takie nie wiem jak wygląda sytuacja z kamieniem, no chyba kamienie tutaj nie rosną. No ale zobaczymy, dobra. Mamy wodę tutaj, czekamy na pozostałe materiały, żeby coś postawić.
No, tutaj mamy też właśnie strażnicę, która by chroniła nas przed ewentualnymi drapieżnikami czy najeźdźcami. Na najeźdźców jeszcze nie trafiłem, a nasz Wojtas chyba uciekł tutaj. Nigdzie go nie widzę na tej mapie, więc jest też, myślę, że spokojnie. Jak w tej muzyce chociażby. No, nasz tutaj Hunters. To się nazywa, kurczę, myśliwy. Dziki mu same podchodzą pod ambonę. Tylko najlepsze, że sam gościu też gdzieś uciekł, nie wiadomo gdzie. No i jest jak jest. Okej, dobra, to widzieliśmy. Wow, a burza, już myślałem, że jakieś boskie moce tutaj odpaliłem. I co tu jeszcze? Kapliczka może chyba musi poczekać, a my na początek zajęlibyśmy się taką podstawą, czyli molo, no molo rybaka, o, tak to chyba można nazwać. Postawimy to gdzieś tutaj, o, molo, nie kręć się, no to właśnie tak to trochę ucieka. To mam, jak właśnie chcę postawić niektóre budynki, tak jak tutaj molo, to mam skojarzenia z taką ostrą libacją, jak świat się właśnie kręci, tak samo mamy tutaj. Musimy w którymś momencie powiedzieć, ok, to jest ten dobry widok, czy w ten sposób to ma tutaj stać i będzie dobrze. No dobra, przybędzie dobrze. Tu jest Wojtas, no to uciekł za granicę, na zachód, już wie gdzie mu będzie lepiej. Okej, niech sobie tam siedzi, jak najbardziej. Może wystraszył się tych wszystkich odgłosów wioskowych, bo to tak ze zwierzętami jest. Właśnie, jakby ktoś się napotkał dzika, to taka życiowa, wiejska lekcja, to z dzikami nie jest tak źle. Zazwyczaj wystarczy zaklaskać w ręce i on ucieka. No a jak nie ucieka i by zaczął gonić, bo na przykład ma młode tam, no to wtedy uciekać zygzakiem nam pozostaje i też nie powinien zrobić krzywdy. Bo to jak się rozpędzi pęd, to fizyka tam leci prosto. I ogólnie nieźle. Taka ciekawostka też z wilkami też nie jest tak źle, jak to gry przedstawiają, bo zazwyczaj wilki raczej, nawet całe watachy, unikają kontaktu z ludźmi, więc no... Też tak, da radę przeżyć, może dosłownie. Okej, co tu jeszcze możemy postawić? Zastanawiam się nad tym budynkiem. Co prawda nie mamy żadnego zagrożenia, ale wolałbym jednak, żeby ktoś nas tutaj bronił, a przy okazji, no, ta nasza wieś nabierze wtedy nieco więcej takiego uroku. Zaczną nas tutaj okoliczne wioski traktować poważnie. Jak będziemy mieli takie stanowisko waleczne, no i... No i może uda się kogoś też w międzyczasie obronić. Zbieramy też drzewo, drewno, cokolwiek na kolejny knut tu się osiedlił, łowca. Na kolejne właśnie domy, żeby później mogło być więcej dzieci. No, w Life in Bunker było łatwiej, bo mieliśmy tam kwestie typu inkubatory. No tutaj w tych czasach inkubatorów jeszcze nie mamy. Okej, jak to wszystko tu się rozgrywa, wrzucimy sobie tempo. Tu dostajemy różne misje czy questy, jak ktokolwiek woli. Mamy notebooka. Okej, ale no w takim free to playu nie mamy za bardzo questów. Naszym questem jest albo wymyślanie sobie questów, albo właśnie gra tak, żeby ludzie przeżyli i rozbudowa naszej wioski, czyli coś jak w City Skylines. Opcje pozostawimy w spokoju, no i tutaj różne inne funkcje, no ale tak jak widać, to za wiele tego nie mamy. Oczywiście o tych domach będzie trzeba pomyśleć stosunkowo szybko niebawem, z tej racji, że no, nam populacja zaraz może tutaj zmaleć i nie będzie tak ciekawie. No to kto tu jeszcze by mógł do nas doskoczyć? Jeszcze nikt, bo naszym ludziom te budowy za szybko nie idą, więc czekamy, zbieramy i zobaczymy. Widzę, całe drewno idzie tutaj, no, na molo. Na molo, tak? Ptaszki świergolą, a ludzie się przyglądają rybom, o tak. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może też jak to wprowadzę jakiś taki romantyczny nastrój w tej grze i będziemy mieli więcej dzieci później w naszej wiosce. Jak to przyspieszanie? Sama gra jest już, ma już dobry tydzień od premiery, tak minął. Może nawet dwa, już nawet nie pamiętam, tak twórcy gdzieś odezwali się, że widzimy, że lubisz strategię, no to zobaczę, co tutaj mamy do pokazania. Przyznam szczerze, że pierwsze chwile nie do końca mi się podobały, ale później dałem tej grze szansę, rozegrałem trochę kampanię, nauczyłem się też trochę samej tutaj gry, jak to działa, no i okazuje się, że jest całkiem przyjemnie. Szczególnie, że to takie dość moje klimaty, powiedzmy, nie wiem, średniowieczne, czy jakie tam, nie tyle, że wiejskie, tylko właśnie te czasy takie oldschoolowe, tak to
Okej. Okay. Mięcho mamy, wszystko mamy. No to zbieramy teraz dom. Żeby postawić tak materiały na dom. Zastanawiam, co się bardziej opłaca, ale tu nie jesteśmy w stanie, tak tu żelaza nam się przyda. W tej chwili nie mamy jak tego żelaza wydobywać, więc pozostaje nam mały domek. No a później dochodzą różne rzeczy. Możemy nawet budować mosty dla pana starosty, tak żeby wyprawić się tutaj na drugą stronę i no, ściągnąć zapewne kamień, bo nie wiem, co tu jeszcze byśmy mogli. Warto też zainteresować się niebawem, o właśnie, tutaj jakimiś składami, czy tutaj drwalami. Będziemy mogli wtedy, tu mamy tartak, w ogóle lepiej wykorzystywać to drewno, że no chyba razy dwa jest liczone każde ścięte drewno, więc może zobaczymy, ale to za moment. Obiecałem komuś nowy dom. To jest najważniejsze, może tu przy strażnicy. Już nie wiadomo, gdzie lepiej. Tak w lesie ich tutaj stawiać trochę, to też nie do końca chyba bezpieczne. Dobra, po sąsiedzku, niech mają. Okej. No i czekamy. W sumie sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, jak tu wykarczujemy cały ten las. W jakim czasie to tu odrośnie, no bo takich krzaków tu ściąć nie możemy, to nic z tego nie wybudujemy. Aż dziwne, że nie ma tak w tropikach jakieś lepianki czy coś, no ale no zobaczymy. Póki co nam wystarczy tego wszystkiego tyle, co tu jest. Może, Anusze, liczba tych materiałów jest tu tak wyliczona na mapie, żeby udało nam się postawić każdy budynek po jednej sztuce. No, więcej nam do szczęścia może nie będzie potrzebne. No dobra, jeszcze w tym odcinku fajnie by było postawić chatę drwala. I myślę, że powoli się żegnać, tak żeby no, dozować tu przyjemności z tej gry w takich małych ilościach. Tak, bo w sumie nie wiem, tak, muszę jeszcze zobaczyć podczas obróbki, jak to będzie wyglądało. W samym oglądaniu, czy dzieje się to na tyle dużo rzeczy, żeby to było ciekawe, bo może być różnie z tym. Okej, ale tego drewna tutaj zebrali. Może też błąd, bo mogłem drewno ludźmi zbierać, o właśnie, gdzieś tutaj z tych takich krzaków pojedynczych, no a chatę drwala postawić w tym lesie, tak jak to tu stoi, no ale no, było, minęło. Okej, zostawcie. Zostawcie ten la... O! Wojtek aż się przyszedł przyjrzeć nam, jak to idzie. Jakie głupoty człowiek tutaj popełnia. Zresztą coś tutaj mamy opis. A, nie, dobra, on widzę, że sadzi nowe drzewa. No to dobrze, to teraz ciekawe, czy będziemy mieli kamieniarza, który będzie... To może niech tu stoi przy wiosce ten gość. Właśnie tak też coś mi nie pasowało z tymi drzewami. Zastanawiam mnie, czy będziemy mieli chatę kamieniarza i będzie sadził nowe kamienie, tak? To... Tak cegłę będzie sadził. No, dobrze. Czyli chata drwala powstaje, drewno powinno zaraz, czy lasy powinny do nas wrócić, nikt nie powinien mieć nic przeciwko, a tymczasem, o właśnie, sadzimy i ścinamy, tak żeby to było wszystko w równowadze, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, do zobaczenia niebawem, ponownie w naszej wiosce.